Holandia. Łowcy pedofilów zabili 73-latka. Usłyszeli wyrok. 7 nastolatków zwabiło 73-letniego mieszkańca Arnhem na rzekomą randkę do parku. Pobili tam mężczyznę, który zmarł później w szpitalu. Sąd w Amsterdamie skazał ich za morderstwo. Sędzia wydał we wtorek wyrok w głośnej sprawie łowców pedofilów. W październiku 2020 rok. Nazwana tak przez media grupa nastolatków w wieku 15-18 lat zwabiła do parku w Arnhem 73-letniego mężczyznę poznanego na randkowym czacie. Chłopcy pobili tam mężczyznę, który zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Sąd wymierzył im kary od 6 do 12 miesięcy pozbawienia wolności oraz prace społeczne. Są również zobowiązani zapłacić 60 tysięcy euro rodzinie zamordowanego. Sędzia w uzasadnieniu wyroku, dostępnym na stronie internetowej sądu w Amsterdamie, stwierdził, że społeczeństwo nie może pozwalać na samosądy. Nie tak działa nasz system prawny. Obywatele nie mogą zastępować policji i wymiaru sprawiedliwości. Punkt zwrotny. Nie ma precyzyjnych danych dotyczących pedofilów mieszkających w Niderlandach. Dziennik Trouw szacuje, że jest ich od kilkudziesięciu do ponad 100 tysięcy. Tylko niewielka część z nich to kobiety. Szacuje się, że od 1 do 3% męskiej populacji w Holandii to pedofile, mówi dziennikowi seksuolog Erik van Beek. W latach 70. polityk Partii Pracy PvdA, Edward Brongersma, otwarcie opowiadał się za związkami pedofilskimi, a holenderskie Stowarzyszenie na Rzecz Reformy Seksualnej wręcz je promowało. Liberalne podejście zmieniło się w połowie lat 90. Punktem zwrotnym było aresztowanie w 1996 roku Belga Marca Dutroux'a, który wraz ze swoją żoną gwałcił i mordował młode dziewczyny. Przez kilka lat funkcjonowało w Niderlandach stowarzyszenie Martin, które dążyło do prawnej i społecznej akceptacji stosunków seksualnych między dorosłymi a dziećmi. W 2014 rok zostało ono rozwiązane przez Sąd Najwyższy. Jak informuje portal RTL News, w ubiegłym roku Twitter usunął konto prowadzone przez byłego członka stowarzyszenia o nazwie Hild Liberation Front. Wzywał tam nie tylko do legalizacji pedofilii, ale także chwalił się związkiem z 5-latkiem. Legalizacja seksu z dziećmi. Portal informuje, że mężczyzna poskarżył się w 2019 rok w holenderskim Instytucie Praw Człowieka na organizatorów Parady Równości w Amsterdamie, którzy zakazali mu roznoszenia ulotek podczas imprezy. Fundacja Amsterdam Gay Pride argumentowała, że nie zgadza się na łączenia preferencji seksualnej z nawoływaniem do legalizacji seksu z dziećmi. W sierpniu 2020 roku otworzono Partię Miłosierdzia, Wolności i Różnorodności PNVD. Założyciele Norbert de Jong i Nelson Maatman dążą do tego, aby seks z dziećmi i zwierzętami, a także posiadanie dziecięcej pornografii były legalne. Partia opowiada się również za legalizacją nekrofilii, jeżeli zmarły wyraził na to pisemną zgodę. Partia powstała w 2006 rok, ale w marcu 2010 roku sama się rozwiązała. W lutym 2020 rok Maatman wystąpił w programie telewizyjnym Danny Obstrad w telewizji publicznej NPO1. Podczas wywiadu współzałożyciel partii powiedział, że dziecko w wieku 2 lub 3 lat powinno samo decydować, czy chce uprawiać seks z osobą dorosłą. W październiku 2020 rok została złożona w parlamencie petycja o rozwiązanie PNVD. Podpisało ją 360 tysięcy osób. Partia jest całkowicie na marginesie niderlandzkiej sceny politycznej. Część mediów, m.in. dwie najważniejsze gazety Holandii, dzienniki De Volkskrant i NRC, odmówiły publikowania informacji na jej temat, a także prowadzenia rozmów z jej członkami.